Hej. Tak jak Wam obiecałem, takiej informacji na kanale YouTube. Spotykamy się o 19:00, dlatego że chciałem wyjaśnić parę nieścisłości, ponieważ Witek, muzyk ulicy, zaczął publicznie pisać pod swoim nazwiskiem nieprawdę, bo do tej pory robił to pod jakimiś anonimowymi nickami. Chciałem Was wszystkich powitać i wyjaśnić właśnie parę kwestii, które Witold zaraczył napisać. Pierwsza rzecz, że nie mam prawa do wydawania jego utworów. Tych, które zaproponowałem na drugiej płycie. Teraz powinniście na ekranie widzieć punkt umowy dotyczący tego, że mam wszelkie prawa do zawierania umów koncertowych, umów nagraniowych, umów na sponsorowanie, umów reklamowych. Wszelkie prawa w czasie trwania umowy do twórczości Witolda. To jest punkt, który został zawarty w podpisanej przez nas umowie i który widzicie na ekranie. Następnym punktem ważnym dla tego, żebyście zrozumieli, że nie robię nic złego i nic wbrew temu, co umówiłem się z Witkiem, to jest punkt w porozumieniu o rozwiązaniu współpracy. Specjalnie tam jest fragment tej umowy dotyczący właśnie tego. Punkt czwarty mówi, że wszelkie prawa, które powstały w czasie trwania umowy, wszelkie nagrania, wszelkie kompozycje, które powstały w czasie trwania umowy, pozostają zgodnie z umową, zgodnie z paragrafami umowy, w moim posiadaniu. Tak więc mam prawo do tego, co zaśpiewał nawet pod prysznicem. Mam prawo do tego, co zaśpiewał na ulicy. Oczywiście nie korzystam z tego, ale moje półtora roku ciężkiej pracy i przede wszystkim to, że traktowałem go jak syna, powoduje to, że chciałbym wykorzystać jednak, żeby ta praca moja przez półtora roku nie poszła na marne. Kończąc, chciałbym powiedzieć, że taka sytuacja spotyka mnie pierwszy raz, gdy zaangażowałem się uczuciowo w artystę, którego promuję. Traktowałem go jak syna, a spotyka mnie, nie wiem dlaczego, taka nagroda. Wydawałem zespół Lady Punk, przyjaźnię się do dzisiaj z Jankiem Borusewiczem. Wydawałem Perfect, przyjaźnię się z całym zespołem. Promowałem Demono, do dzisiaj się przyjaźnimy i nawet na festiwalu w Sopocie dali nam garderobę wspólną, bo Witek, muzyk ulicy, nie miał gdzie się przebrać. Chciałbym Wam jeszcze pokazać wpis, jaki odręcznie zrobił Witek na umowie, który brzmi: Ryszard, ponieważ uwierzyłeś we mnie pierwszy, będziesz moim menadżerem do końca życia. Ja zostawiam to bez komentarza, natomiast jak nadal Witold będzie negatywnie komentował moje poczynania, to spotkamy się w następnych odcinkach i opowiem o Witku nie od strony widowni, tylko jaki jest w życiu. Pozdrawiam Was serdecznie.